Dzień dobry Państwu, Anna Raciniewska, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym, witam naszego gościa, Witam panią Ksenię Państwa. Kruszewską, ekspertę ubezpieczeń zdrowotnych firmy Saltus. Witam. Porozmawiamy dzisiaj o pracowniczych programach profilaktycznych. Programów pracowniczych jest co niemiara. Współcześnie pracodawcy muszą troszeczkę pracowników zawalczyć, muszą się o nich postarać. Jaka jest sytuacja na rynku pracodawców i pracowników dzisiaj? Powiem tak, po raz pierwszy to, co mówiłam już od wielu, wielu lat, że pracownicy są największym kapitałem firmy. Wreszcie, można powiedzieć, stała się ciałem. Wreszcie pracodawcy docenili, że to nie maszyny, nie sprzęty, nie budynki, tylko właśnie człowiek jest najważniejszy. Wiele czynników do tego się przyczyniło. Przede wszystkim niskie bezrobocie i szybko rosnąca gospodarka. Praktycznie wiemy, że są województwa, gdzie tego bezrobocia już zupełnie nie ma, tak jak w województwie wielkopolskim. W związku z tym pracodawcy muszą, dbając o własne firmy, dbać o ten najważniejszy kapitał, czyli o swojego pracownika, o swojego człowieka, bo coraz trudniej go pozyskać, coraz trudniej go utrzymać, coraz trudniej utrzymać pracownika, który jest specjalistą w swojej dziedzinie. W związku z tym w mojej firmie Saltus Ubezpieczenia, przyglądając się tym problemom zgłaszanym przez naszych ubezpieczających, zastanowiliśmy się, jak możemy im pomóc. Dlatego opracowaliśmy nowy produkt ubezpieczeniowy, to się tak brzydko nazywa produkt. Nowe ubezpieczenie dla pracodawców, przede wszystkim dla pracodawców, które nazwaliśmy pracowniczymi programami profilaktycznymi. Ustawa medycyny pracy, której ustawa o służbie medycyny pracy, której tak naprawdę pracodawcy bardzo nie lubią, tak? Wiemy, że każdy pracodawca musi wykonać swoim pracownikom badania wstępne przy przyjęciu do pracy, potem kontrolne, okresowe. I pracodawcy mają takie poczucie, że muszą to zrobić. Nie wiedzą dokładnie po co, nie wiedzą, co im to daje. Daje im tylko to, że pracownik jest dopuszczony do pracy. Ale często zapominają, że ustawa o służbie medycyny pracy nakłada tak naprawdę, nie tylko daje, ale nakłada na nich pewne dodatkowe obowiązki dbania o pracownika, dbania o profilaktykę zdrowotną, dbania o zapobieganie wszystkim czynnikom, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na zdrowie pracowników. I to jest nasza odpowiedź na tą możliwość, jednocześnie na tą potrzebę pracodawcy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników, które jest dopasowane do nich, dopasowane do ich potrzeb i tak naprawdę przynosi realne korzyści pracodawcy. Bo proszę pamiętać, że nie tylko brak rąk do pracy w Polsce jest problemem, ale ciągle bardzo duża absencja chorobowa. Ostatnie dane opublikowane przez ZUS za 4 miesiące 2019 roku mówią, że 86 milionów dni absencji zostało przez te 4 miesiące zanotowane i w 95% jest ta absencja krótsza niż 30 dni, czyli to jest ta absencja najbardziej bolesna kosztowo dla pracodawcy, tak? Bo to jest absencja, za którą płaci sam pracodawca. Jeżeli sobie policzymy nawet średnią pensję bardzo niską, powiedzmy 3000 zł, to proszę zobaczyć, że to jest 13 miliardów. 13 miliardów złotych przez te 4 miesiące wydali pracodawcy bezpośrednio, płacąc wynagrodzenie pracownikowi, który jest chory. I nie mówimy tu nie koszty zastępstw, koszty godzin nadliczbowych, koszty utraconych tak naprawdę zysków są niepoliczalne. W związku z tym dajemy pracodawcy narzędzie, które ma szansę zmniejszyć tą absencję. Co jest jeszcze bardzo ciekawe w tych danych ZUS-owskich, bo to wydaje się nam wszystkim, że podstawową przyczyną absencji, tej krótkiej absencji chorobowej pracowników są choroby układu oddechowego, tak? Przeziębienie, anginy. Okazuje się, że jak badamy całą populację na przestrzeni roku, to najczęstszą przyczyną tych krótkich nieobecności są choroby układu kostno-mięśniowego. Są nabyte choroby zwyrodnieniowe, a na drugim miejscu są urazy i zatrucia. I tutaj
pomińmy absencje jednodniowe, tak jak ja to nazywam, poniedziałkowe, ale proszę zobaczyć, że są dwie podstawowe przyczyny absencji. I tu możemy wejść z naszymi programami profilaktycznymi i pomóc pracodawcy, aby pracownik szybciej wrócił do pracy, na przykład po urazie, albo nie wymagał absencji przez to, że będzie się rehabilitował, że będzie diagnozował swoje wady kręgosłupa, wady postawy związane z wykonywaną pracą już wcześniej, zanim zespół bólowy zmusi go do zwolnienia, nieobecności. Pracodawca zwykle dba o flotę swoich samochodów. Nie ma wątpliwości, że wydać kilka tysięcy na ubezpieczenie za każdy z samochodów. To jest po prostu obowiązek, a nie dochodzi do tego właśnie, żeby zwrócił uwagę na pracodawców. Dopiero taki sprofilowany program może mu to pomóc. Może mu pomóc, chociaż już w tej chwili badania, które przeprowadza Polska Izba Ubezpieczeń, wyraźnie wskazują, jak dużą grupą w tej chwili pracownicy, jak duża grupa pracowników jest obejmowana prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Jest to podstawowy benefit w tej chwili dla pracowników. Ale znowu, to co mówimy, jest to benefit dla pracowników, a nie dla pracodawcy. A my dajemy narzędzie pracodawcy. Pracodawco, masz możliwość dopasowania programów profilaktycznych specjalnie dla swoich pracowników, specjalnie do potrzeb tych ludzi, którzy są dla ciebie najważniejsi, tych ludzi, którzy przynoszą ci dochód, przynoszą ci przychód, przynoszą ci zysk w firmie. W tej chwili oferujemy 9 programów profilaktycznych, poczynając od moich ulubionych, jako że z prowieniencji wychodzę z kliniki kardiologii, w związku z tym walka dla serca, czyli wszystkie choroby układu krążenia razem z telekardiologią, czyli z stałym monitoringiem. Mamy walkę z udarem, czyli wszystkie choroby, które dotykają środkowego układu nerwowego i przede wszystkim to, co dla naszych pracodawców i dla pracowników, czyli walka z rakiem. Czyli program profilaktyczny, który pozwala zapobiegać, wcześniej zdiagnozować, pomóc w leczeniu i pomóc w rehabilitacji i powrocie do zdrowia tego pracownika. 9 programów i to, co jest najważniejsze, mówimy, każdy pracodawca jest inny, każda firma jest inna. Każdy pracownik również jest inny. Każdy pracownik jest inny. Proszę zobaczyć, że w tej chwili na rynku pracy mamy 3 pokolenia pracowników. Jak ja to brutalnie nazywam, pokolenie PRL-u, do którego sama się zaliczam, pokolenie milenialsów i wchodzące na rynek pracy pokolenie Z. Mają inne podejście do życia, inne podejście do pracy i mają zupełnie inne potrzeby zdrowotne. Proszę pamiętać, że to, co pokazują już dane amerykańskie, pokolenie milenialsów jest pierwszym pokoleniem, które będzie żyło krócej, statystycznie oczywiście, krócej niż ich rodzice. Jest to pokolenie, młodzi ludzie, którzy są bardziej schorowani ze względu na sposób odżywiania, sposób zachowania, brak aktywności fizycznej. I tutaj znowu mówię, statystycznie są młodzi, zdrowi, wśród nich, którzy się ruszają, zdrowo odżywiają, ale jak gdyby cała populacja nie jest tak specjalnie przygotowana do zderzenia z chorobami cywilizacyjnymi. I te choroby cywilizacyjne u nich się pojawiają dużo wcześniej niż w pokoleniu ich rodziców. Czy te programy, które państwo wobec pracodawcy wystosują, czy one obejmują różne grupy pracowników, właśnie różne zawody, różne wiekowo grupy? Powiem tak. Jeżeli w firmie jest 3 grupy pracowników, tak mówiąc dosyć obrazowo, grupa menedżerów, tak, kadra zarządzająca, gdzie zwykle okazuje się, że średnia wieku jest zdziebko wyższa niż pozostałych pracowników, wymagają innego programu profilaktycznego, tak? Tu już się konieczna jest profilaktyka kardiologiczna, praca związana z dużym stresem. Jeżeli mamy grupę robotników wykwalifikowanych, też są inne potrzeby. Proszę pamiętać, praca z maszynami, jak się okazuje, nawet daleki dojazd do pracy, czyli mamy firmy, które dowożą swoich pracowników, już powoduje zwiększone ryzyko urazów. Już mamy inne programy, już inaczej budujemy ten program dla nich. W firmach informatycznych, gdzie patrzymy na młodych informatyków, też będzie inny program. W firmie, gdzie jest więcej kobiet, w wieku powiedzmy 35+, profilaktyka onkologiczna będzie grała główną rolę. Czyli my układamy
program pod konkretną firmę, mając 9 standardowych programów, jesteśmy w stanie z tej mozaiki tak to ułożyć, żeby zabezpieczyć potrzeby pracodawcy i pracowników. Program polega głównie na profilaktyce, jak mówi jego nazwa, ale czy również obejmuje opieką w sytuacjach, w których jest potrzeba lekarza? Nie. Program zaczyna się od profilaktyki, tak? Ponieważ tak jakbyśmy zakładali, że wszyscy pracownicy są zdrowi i potrzebna jest im tylko profilaktyka. Nie. Program jak gdyby w większości, zwłaszcza te cztery główne programy, składają się z trzech części. Jest profilaktyka, czyli zapobiegamy powstaniu choroby albo staramy się zdiagnozować tą chorobę na wczesnym etapie. Potem mamy pomoc w leczeniu, czyli już jest i ciężka diagnostyka, i tomografia komputerowa, i rezonansy magnetyczne. Przepraszam, że przerwę, czyli dostęp do wszystkich tych badań, tych które specjalistów, są, do których jest ciężko dostać się samemu. I które są opisane w naszym programie, ale co jest najważniejsze potem? Mamy już pacjenta zdiagnozowanego, mamy pacjenta poleczonego, ale ważna jest rehabilitacja po. Mówimy w przypadku zawału chorób kardiologicznych o kardiorehabilitacji, czyli rehabilitacji dokładnie dostosowanej do osób ze schorzeniami kardiologicznymi. W naszej walce z udarem, co jest szalenie istotne, mówimy o neurorehabilitacji, czyli o zabiegach, które są dopasowane w tym momencie do danego pracownika, do danego pacjenta, do danego ubezpieczonego. Jeden potrzebuje kinezyterapii, czyli usprawniania ruchowego, drugi potrzebuje logopedy, czyli usprawniania mowy. Czyli rehabilitujemy. Jest profilaktyka, leczenie i rehabilitacja. Pracownik ma wrócić do pracy, ma wrócić do pracodawcy, bo proszę pamiętać, że w tej chwili pracodawcy przestali się bać, można mówić w cudzysłowie, ale sama obserwuję po mojej firmie, szukamy też pracowników tych 45-50+, czyli pracowników doświadczonych, mających to inne podejście do pracy niż pracownicy młodzi, ale z racji swojego wieku, z racji czynników demograficznych, wpływu środowiska, no są to pracownicy, o których wiemy z góry, że są obciążeni, mogą być dużo szybciej obciążeni chorobami cywilizacyjnymi, a zależy nam, żeby szybko wrócili do pracy. Jeżeli mamy taki niedobór rąk do pracy wśród robotników wykwalifikowanych, wśród ślusarzy, majstrów, operatorów maszyn, to jeżeli ten nasz pracownik ma lat 55, to proszę mi wierzyć, że pracodawca zrobi wszystko, żeby jak najszybciej wrócił do pracy, bo nie tylko, że on pracuje, wykonuje swoją pracę, ale jeszcze uczy 10 innych tego, jak powinno to wyglądać. Czyli zaczynamy od profilaktyki, ale kończymy na rehabilitacji. Czyli stan pracownika doświadczonego jest wliczony w ryzyko. Tak, tak. Demografia jest bardzo ważna. Chciałam się jeszcze zapytać, bo ta grupa starszych pracowników jest również narażona onkologicznie z racji wieku. Zdecydowanie. Czy jest również taki program? Oczywiście, mamy dwa programy walki z rakiem, profilaktyki onkologicznej połączonej z walką z rakiem, czyli z tym momentem, kiedy już niestety okaże się, że pracownik jest chory, ma zdiagnozowaną chorobę nowotworową. I to, co jest najważniejsze, oprócz tych wszystkich badań, biopsji, które mu gwarantujemy, bardzo jest ważna opieka onkopsychologa. Onkopsycholog, jest niestety ich bardzo mało w Polsce, w związku z tym mówimy jasno, nie zawsze zapewnimy na terenie całego kraju, bo staramy się ten program zawsze kierować tak, żeby w każdej miejscowości, w każdym powiecie, i w dużym mieście, i w małym był dostępny. Rozmowa z onkopsychologiem, który wytłumaczy, czy w rozmowie twarzą w twarz, czy w trakcie telekonsultacji, a proszę mi wierzyć, że z mojego doświadczenia pacjenci onkologiczni wolą rozmawiać telefonicznie niż nawet twarzą w twarz. Jest to duży stres, ale pozwoli mu zrozumieć, że choroba nowotworowa nie zawsze jest chorobą śmiertelną, a w tej chwili przy tym rozwoju medycyny jest po prostu chorobą przewlekłą, z którą trzeba walczyć, ale z którą można długo żyć, z którą można zwalczyć, przestać chorować i wrócić do pracy. Wspomniała też pani o tym, że to nie są programy przeznaczone wyłącznie dla dużych korporacji. Ale przeciwnie. W środku, tak, w Warszawie. Czyli mają też państwo przygotowane dla wszystkich małych firm? Aż jak najbardziej. Przede wszystkim gdzie jest największy problem z dostaniem się do specjalisty i na badania?
proszę mi wierzyć, nie w Warszawie. W małych miastach powiatowych, gdzie ci są albo lekarze prywatni, albo tacy lekarze, którzy przyjeżdżają raz na tydzień, raz na dwa. To nic, dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. Życzymy zdrowia wszystkim, życzymy pracodawcom otwartości na ten produkt. Żegnamy Państwa, do widzenia.